Siema, jestem Marcin z ekipy Enduro Krzeszowice. Opowiem Wam dzisiaj o mojej kamerze GoPro 7 Black. Często padają te pytania. Jaka kamera? Dlaczego taka, a nie inna? W tej chwili używam GoPro 7 seria Black. Według mnie najfajniejsza kamera do sportów ekstremalnych, takich, które my uprawiamy. Takie wypady, które nagrywam, często trwają całymi dniami. Ma wymienną baterię. Zarządzanie energią jest super. Bardzo szybko się włącza, zresztą sami zobaczcie. Wciskasz guzik. Pik. I ona już działa. To jest rewelacja. Nie trzeba jeździć na stand-by'u, można uruchomić w momencie, kiedy ją potrzebujesz. Pokażę Wam, na jakich nagrywam ustawieniach. Do tego użyjemy telefonu. Rozdzielczość 1080. Zależy od sytuacji, jak sytuacja tego wymaga. Nagrywam w 4K, w 2.7K. Ale raczej 1080 z tego powodu, że mam tego materiału bardzo dużo. I no, nie mam go za bardzo gdzie magazynować. Klatek na sekundę raczej 60. Zakres jest spory, od 24 do 240. Kąt widzenia. W tej chwili jest na wide. Można używać super view, prawda, szeroki kąt mieć. To jest super. Ale do takiej jazdy, jak my jeździmy, to staram się używać linear. W miarę wypłaszcza. Nie robi takiego okrągłego horyzontu. Można powiedzieć, że jest najbardziej realistycznie. Stabilizacja. Stabilizacji używam. Jestem z niej bardzo zadowolony. W tej chwili mam low light on, no bo tutaj nie mam niestety oświetlenia za bardzo. Jest, bym powiedział, fatalne. No ale styka, nie było czasu. Przednie diody mam wyłączone, LED. Jakoś tak, nie lubię, jak mi mruga z przodu, jak inni widzą, niepotrzebnie, że się nagrywa. No a reszta to już tutaj jest wszystko, prawda, automatycznie. NTSC, format nagrywania. Data i czas. Najprościej według mnie jest robić to przez, prawda, apkę. Zresztą sami widzicie. Mamy podgląd na żywo. Można sobie sprawdzić, zanim się coś nagra. Wiadomo, teraz rozdzielczość jest dużo niższa, bo jest to przesyłane z kamery do telefonu, więc mega zaletą, jak dla mnie, jest jej wodoodporność. Można ją wrzucić do wody. I normalnie, bez problemu, wszystko widzi. Zresztą sami zobaczcie, jak nagrywaliśmy w basenie. Dobra. Kamera wyjęta. Działa bez zarzutu. To nie jest jej pierwszy raz. Ładowarki na dwie baterie. Używam tylko oryginalnej. Kiedyś kupiłem jakieś na Allegro, ale to był shit. Trzymały dużo krócej i po pół roku umarły. Nie ma problemu z obracaniem ekranu. Sama łapie poziom, wie, w jakiej jest pozycji. Prawda? Czasami masz kamerę przyczepioną do góry nogami. Zależy od sytuacji. I później musisz w programie do edycji kombinować, męczyć, zmieniać. A tutaj ona robi to sama. Kamera może być na kasku. No, jeżdżąc po krzakach jest szansa, że ją zgubisz, że nie będziesz wiedział kiedy. Na torze fajnie. Można użyć tych, prawda, przejść bocznych i przyczepić ją z boku. Widzisz, tak jak szofer. Thank you.
Mam swoją wizję. Moja kamera jest przyczepiona mniej więcej w tym miejscu. Takich uchwytów nie ma, są dość niestandardowe. Nie każdy preferuje takie mocowanie. Chcę mieć czysty ekran. Często nagrywam ludzi, jak uczą się jeździć i później im tłumaczę i zależy mi, żeby tam nie brudzić, nie zawracać tego ekranu niepotrzebnymi elementami, tylko jak najwięcej pokazać jazdy. Nie to, żeby to była ustawka. Mój motor! Czekaj, pomogę ci, ziomuś! Czekaj, już ci pomagam! Kurwa! Pokażę wam, jak ja tą kamerkę sobie tutaj przyczepiłem. Najpierw demontujemy, to jest bardzo proste, trzy śrubki plastikowe. Trzeba uważać, żeby nie zgubić podkładek. Tutaj są takie malutkie. Biorę płaski uchwyt, który lekko matowię. Oczyszczam od dołu. Widzicie? On jest tak lekko chropowaty teraz. Żeby się lepiej trzymał. To samo robimy z daszkiem. Delikatnie, żeby nie zniszczyć. Będzie lekko chropowaty. I łatwiej ten klej się chwyci. Następnym krokiem jest użycie środka gruntującego. I tutaj już zalecam ostrożność, bo żarty się kończą. Środek gruntujący na pewno pomoże, nie zaszkodzi. To samo po drugiej stronie. Pozostawiamy do wyschnięcia. Teraz używam kleju do szyb. Jest to chyba najpewniejszy środek. Żadne epoksypole, epoksyliny, to wszystko odpada. Obydwie powierzchnie są zagruntowane. Wolę, jak ta kamerka jest jak najbardziej z przodu. Ma to też swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że robi dużą przeciwwagę. Ten daszek waży dużo, dużo więcej niż tak normalnie. Zaczynamy nakładać klej. Tylko ostrożnie. Lepiej powolutku. Bo z tym klejem żartów nie ma. Lepiej dołożyć, niż później płakać, że wszystko brudne. Bo on taki jest, jaki jest. Nie wybacza błędów. Trzeba mieć do niego cierpliwość. Nałożyłbym jeszcze z drugiej strony. Dobrze też jest wziąć kogoś do pomocy, bo czasem brakuje jednej ręki. No i wtedy jesteście skazani na siebie. Trochę go tutaj trzeba nałożyć, jest co wypełniać. No i to jest mega plus, że ten klej jednak ma taką konsystencję. Chodzi nam o wypełnienie tej luki, prawda? Bo tu jest taka trójkątna powierzchnia, a musimy mieć w miarę płasko, żeby się dało przyczepić. No i cyk, dwójeczka. Jesteśmy. Tutaj sobie przymodelujemy i będzie prawie jak oryginał. Prawie robi dużą różnicę. Ale nie jest tak słabo, jak było w starym kasku. Ci, którzy ze mną jeździli, zadawali mi pytania, co ci się stało. No, zaraz wam pokażę. Ten klej niestety w momencie, jak go położyłem, był w miarę spoko, a podczas schnięcia kilkugodzinnego się rozlał. Daszek biały i wygląda jak jeden wielki glut. Ale działa. Nie odpadło. Wytrzymało cały sezon. Tutaj mam nadmiar. Pewnie będzie słabo widać, bo to czarny klej. Czarny uchwyt. Czarny daszek. Ale jest ok. No, ja tutaj tak doklejam boczki. Zapewnia mi to dodatkowe trzymanie.
co jest spoko. Teraz musimy to zostawić do wyschnięcia. Później te powierzchnie tutaj, gdzie ten klej Wam wypłynął przez te dziurki, trzeba będzie fajnie papierkiem czy czymś wyczyścić. Papierkiem ściernym. Więc teraz będę musiał to zostawić do wyschnięcia. Warto to zrobić wszystko na spokojnie, nie na hura. Już, tylko powoli. No i tyle. Mam nadzieję, że pomogę Wam zdecydować, gdzie zaczepić kamerkę. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, czy chcecie następny vlog na temat mojej 300 TPI po sezonie używania. Temat osłon, dyfuzora, chłodnic, jakich używamy, czemu, co, jak. Pozdro, cześć.